W tym filmie zobaczycie prezentację miernika cyfrowego GVDA o symbolu GD119B. Zapraszam do oglądania. Jest to kolejny miernik tej firmy typu Smart prezentowany na moim kanale. Zmierzymy nim napięcie prądu przemiennego i stałego do 600 V, natężenie prądu, rezystancję, pojemność, częstotliwość, przeprowadzimy test diody, test ciągłości, a także zmierzymy temperaturę. Będzie nam służył także jako wskaźnik napięcia i wykrywacz obecności napięcia. Wraz z przyrządem otrzymujemy przewody pomiarowe, sondę temperatury oraz instrukcję obsługi. Całość jest w twardym, zamykanym na zamek etui. Multimetr dodatkowo zabezpieczony jest grubą gumową osłoną. Zasilany jest 4 bateriami typu AAA, które należy dokupić osobno. Wyświetlacz jest duży, kolorowy. Poniżej znajduje się 5 przycisków funkcyjnych. Na dole 3 gniazda przyłączeniowe. Termopara, czyli sonda temperatury. Zakres mierzonych temperatur od minus 40 do 1000 stopni Celsjusza. Ten model miernika GVDA ma gniazda umiejscowione od góry i można by je w zasadzie wpinać, nie wyjmując miernika z opakowania. Jest jeden jednak mankament. Gumka przytrzymująca miernik w etui jest w niewłaściwym miejscu. Pod ekranem znajduje się 5 przycisków funkcyjnych. On-off, sel i włączenia latarki, przycisk hold, oraz 2 przyciski wyboru funkcji. Gdy wybierzemy odpowiednią funkcję, przy gniazdach zaświecają się diody LED wskazujące, gdzie należy wpiąć przewody pomiarowe. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku sel powyżej 2 sekund uruchomimy latarkę. Po 15 minutach bezczynności miernik wyłączy się automatycznie. Przechodzimy do pomiarów. Pomiar napięcia. Dzięki funkcji TrueRMS możemy zmierzyć wartość skuteczną napięcia i prądu zmiennego w zakresie od 40 Hz do 1 kHz.
pomiar natężenia prądu. Po włożeniu czerwonej końcówki do gniazda 10-amperowego przyrząd automatycznie przełączy się na ten pomiar. Przy pomiarze prądu włączamy się szeregowo w obwód mierzony. Funkcja NCF, czyli wskaźnika napięcia. Po wyborze opcji Live i włożeniu jednego przewodu pomiarowego w czerwone gniazdo, miernik staje się jednobiegunowym wskaźnikiem napięcia. A po wyborze opcji NCF staje się bezdotykowym detektorem napięcia. Wykrywa przewody w ścianie do głębokości 2 cm. Pomiar napięcia stałego. Pomiar rezystancji. Wielkość mierzona w funkcji Smart wybierana jest automatycznie. Ciągłość. Test diody. Pomiar pojemności. Pomiar temperatury. Cyfrowy miernik uniwersalny typu Smart GD119B to kolejna ciekawa oferta z firmy GVDA.
I jeszcze na koniec krótki przegląd instrukcji. Dziękuję za uwagę.